Czas na potrójne espresso. Witam naszych widzów, którzy właśnie do nas dołączyli. Witam również moich gości, a są nimi dzisiaj profesor Włodzimierz Bernacki, wiceminister edukacji i nauki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. A także europoseł Marek Balt, socjaliści i demokraci. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie panią redaktor, mojego rozmówcę i witam telewidzów. Panowie, zaczynamy od tego, co działo się w Sejmie. No, te obrady sejmowe były bardzo emocjonujące, trzeba to przyznać. Wiele się działo, duże emocje właśnie wzbudziło zachowanie pana Bartłomieja Sienkiewicza. I chciałabym, aby panowie też je skomentowali jako politycy z ogromnym doświadczeniem. Czy my dzisiaj powinniśmy żądać przeprosin od pana Sienkiewicza, czy nie? Czy jakby nie powinniśmy w ogóle wchodzić w ten temat? Bo są informacje, że był nietrzeźwy podczas obrad. Panowie z własnego doświadczenia wieloletniego na pewno macie też własne przemyślenia. Panie profesorze. No szanowni państwo, no cóż, wszyscy chyba widzieliśmy tę scenę z polskiego Sejmu. A więc tę scenę, na której rzeczywiście głównym bohaterem był Bartłomiej Sienkiewicz. Jeśli chodzi o ocenę tego postępowania, to można powiedzieć tylko tyle, że jego zachowanie wskazuje wprost na sytuację mało konwencjonalną, a więc sytuację, w której no, wszystko wskazuje na to, mógł być po spożyciu alkoholu. No, on dzisiaj wszystkiemu zaprzecza, więc mogłoby się wydawać, że w kolejnych tego typu sytuacjach alkomat byłby czymś użytecznym na sali sejmowej. No, ale no, dochodzimy do takiej, powiedziałbym, debaty dotyczącej stanu nie tylko emocji w polskim Sejmie czy w polskim parlamencie, ale również no, pewnego, powiedziałbym, pewnej sytuacji, którą można by wprost łączyć z demoralizacją, no bo jak określić tę sytuację, w której no, mogą pojawiać się tego typu podejrzenia i jednocześnie mamy sytuację, w której no, wszyscy wbrew temu, co widzieliśmy, wszyscy z kręgu Koalicji Obywatelskiej mówią, że problemu tutaj żadnego nie ma. No właśnie, alkohol, a szczególnie jeżeli się go nadużywa, to jest duży problem. Ja nie twierdzę, że pan Sienkiewicz ma ten problem, natomiast sytuacja rzeczywiście nie jest taka prosta. To, co widzieliśmy w Sejmie, było bardzo przykre i takie niegodne chyba też tego miejsca, jakim jest polski Sejm. Marek Balt. Tutaj pojawia się pytanie też, które pojawiło się w internecie zaraz po opublikowaniu tych materiałów. Jak opozycja chce wygrać wybory, kiedy no, Bartłomiej Sienkiewicz w taki sposób podchodzi do polityki w czasie obrad? Panie redaktor, ja byłem posłem. Wiem, że wielu polityków używa alkoholu, czy nadużywa alkoholu. Ale ja przyznam szczerze, nigdy nie byłem świadkiem na sali plenarnej. Nie spotykałem się z osobami, które by wykazywały, że są pod wpływem alkoholu. Może miałem to szczęście, a może po prostu nie obracałem się w takim środowisku. Ale jeśli chodzi o tą sytuację, która miała miejsce, to nie było badania alkomatem. Nie wiemy, co się działo. A ja chciałbym zapytać, czy jest choć jedna osoba, która nie będąc pod wpływem alkoholu, wstała kiedyś szybko z miejsca i na przykład nie zrobiło jej się ciemno przed oczami i się nie zachwiała. Ja tutaj nie będę nikogo bronił, ale sam wielokrotnie miałem takie sytuacje, że musiałem przystanąć, że musiałem się złapać i chwilę odczekać, żeby po prostu dojść do siebie. Czasami pod wpływem emocji, czasami pod wpływem szybkich ruchów mogą mieć różne okoliczności miejsce. Tak jak powiedziałem, nikt nikogo nie złapał za rękę, nie ma badania alkomatem. To, że różni ludzie w różny sposób się zachowują, czasami ludzie zdrowi i całkowicie trzeźwi zachowują się w sposób, który może wskazywać na to, że są pod wpływem środków zmieniających świadomość. Ale
powiem szczerze, komentowanie czegoś, co jest tylko subiektywną opinią innych ludzi, no nie wydaje mi się istotne, zwłaszcza, że mamy dzisiaj polityczne wydarzenia bardzo poważne, takie jak kara nałożona na Polskę za... I właśnie do tych tematów za chwilę przejdziemy. Do tych tematów za chwilę przejdziemy. Nieprzekazywanie pieniędzy dla Polski, które już dawno powinny popłynąć do Polski. No, bardzo panom dziękuję za te komentarze w tym temacie, żeby było jasne. Ja trzymam kciuki za pana Sienkiewicza. Jeżeli tam jest jakiś problem tego typu, to trzymamy kciuki, żeby to się jednak poukładało, bo jest to bardzo przykra sytuacja. Jedno tylko zdanie, bo tutaj chciałbym bardzo mocno podkreślić to, co widzieliśmy na różnych tutaj, z różnych ujęć kamery, no jednoznacznie wskazuje na to, że zachowanie posła Sienkiewicza nie było właściwe dla osoby o w pełni władz, że tak powiem, fizycznych. Ja przypomnę tylko jedną sytuację, kiedy pojawiły się zarzuty wobec posła Eichlera, że zachowywał się niekonwencjonalnie na sali posiedzeń Sejmu. Kiedy poseł Eichler objaśnił, że cierpi na bardzo poważne schorzenie neurologiczne, wtedy większość tych, którzy użyli tych niefortunnych określeń wobec posła Eichlera, wszyscy ci po prostu posła Eichlera przeprosili, więc być może jest tutaj czas na to, aby poseł Sienkiewicz powiedział wprost, jaka była przyczyna tego jego zachowania. No tak, ale czy uważa pan, że to jest bardzo komfortowe chwalić się swoimi chorobami przed innymi publicznie? Nie wszyscy. Sytuacja już się stała w ogóle niekomfortowa, trzeba przyznać, no tak, prawda? I bardzo przykra. Dopóki się nie złapie kogoś za rękę, że jest pod wpływem alkoholu, no to rozmawiamy w sferze plotek. Ja po prostu nie lubię w takiej sferze dyskutować. Panowie, to zamykamy ten temat. Przechodzimy do kolejnego, korzystając z okazji, że jest z nami wiceminister edukacji i nauki, pan profesor Witold Włodzimierz Bernacki. Panie profesorze, prawo oświatowe się zmienia za przyjęciem ustawy, no niektórzy nazywają to tę ustawę Lex Czarnek, czy rzeczywiście tak się powinno nazywać, to już zostawię pańskiej ocenie. Za przyjęciem głosowało 227 posłów, 214 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. To oznacza, że rola kuratorów oświaty zostanie wzmocniona, zmienione zostaną zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych. Zdecydował tak właśnie Sejm wczoraj wieczorem, uchwalając nowelizację ustawy. Dlaczego ta ustawa wzbudziła tak duże emocje, wśród niektórych skrajne, powiedziałabym nawet, panie profesorze? No przede wszystkim z tego względu, że każda organizacja pozarządowa, organizacja starająca się prowadzić działalność, aktywność edukacyjną na terenie szkoły, będzie musiała wcześniej przedstawić program i treści, które w tym programie będą miały być na terenie szkoły realizowane. To jest wzmocnienie tak naprawdę pozycji rodziców, którzy będą mogli reagować, a więc będą mogli wnioskować o to, aby ten rodzaj aktywności nie mógł być prowadzony w szkole. No i tutaj rola kuratora rzeczywiście polegająca na tym, aby weryfikować każdorazowo, jeśli taki wniosek się pojawi ze strony czy to dyrektora szkoły, czy też ze strony nauczycieli, czy ze strony przede wszystkim, bardzo mocno podkreślam, rodziców, bo ta ustawa wzmacnia tutaj w sposób zdecydowany pozycję. Panie profesorze, czy się usłyszymy? Coś nam przerwało na chwilę. Ja świetnie słyszę. Dobrze, to skoro się słyszymy, to jeszcze zadam kolejne pytanie, ale słyszał pan taki argument, że ta ustawa to jest indoktrynacja. To też się pojawiło z ust opozycji. Nie, no to jest wręcz odwrotnie, to jest przeciwdziałanie indoktrynacji. To rodzice mają mieć wpływ na treści, które są dodatkowo wprowadzane na terenie szkoły, wprowadzane do procesu dydaktycznego, tego poza podstawą programową. A więc tym samym to jest przeciwdziałanie indoktrynacji płynącej z zewnątrz szkoły. Marek Balt, panie pośle, ta ustawa jest zagrożeniem dla polskiej szkoły, czy jednak pewnego rodzaju też naprawą i uzdrowieniem pewnych sytuacji?
Oczywiście, że ona jest pewnym rodzajem zagrożenia. Po pierwsze, można by domniemywać, że próba wpływania na organizacje pozarządowe jest pewnym elementem ograniczenia wolności słowa i pewnym elementem wprowadzenia cenzury. Druga rzecz, wzmocnienie roli kuratorów nad szkołą, no to jest odbieranie praw właścicielskich instytucjom właścicielskim, bo przecież organem założycielskim szkoły są albo gminy, samorządy, powiaty, albo prywatne podmioty, stowarzyszenia czy fundacje. Jeśli chodzi o wzmocnienie roli Rady Rodziców, ja jestem za wzmocnieniem roli Rady Rodziców, no ale pytanie, czy w tej ustawie jest wpisane, że te organizacje, które będą wchodziły do szkół, to mają przedstawić ten swój program Radzie Rodziców czy kuratorium. Więc dobrze by było, żeby to było, jeżeli to ma być wzmocnienie Rady Rodziców, to niech to będzie wzmocnienie Rady Rodziców, a nie kuratora. No, szanowni Państwo, jeżeli ja jestem właścicielem firmy, a ustawodawca mówi, że zarządzał tą firmą będzie podmiot zewnętrzny, no to nie jest to uczciwe. Taka sama sytuacja za chwilę będzie miała miejsce ze szpitalami publicznymi. Właścicielami są samorządy, właścicielami są powiaty, a minister zdrowia będzie kreował, kto będzie dyrektorem i jak będzie zarządzany szpital. No więc w mojej ocenie idziemy w kierunku centralizacji, a miały być wzmocnione samorządy, miała być samorządność, a samorządy to przecież obywatele, to my. To my decydujemy o władzach samorządowych i decydujemy o tym, w jakim kierunku mają być zarządzane szkoły, mają być zarządzane szpitale. No przecież to miało być tak, że więcej władzy w ręce obywateli, a dzisiaj jest coraz mniej władzy w rękach obywateli. I adwocem, panie profesorze, aby zamknąć ten temat. Panie redaktor, tutaj doszło do pewnego nieporozumienia. Tu użycie określenia organ właścicielski jest niewłaściwym, ponieważ to, co związane jest z edukacją, jest zadaniem poruczonym ze strony państwa na rzecz samorządu i tutaj określenie właściwe to jest organ prowadzący i organem prowadzącym rzeczywiście jest tutaj samorząd lub też stowarzyszenie lub też inna organizacja, ale jest to organ prowadzący i dodam jeszcze, że za edukację odpowiedzialna jest instytucja państwa, a więc i to o tym mówi bardzo wyraźnie konstytucja. Co więcej, minister edukacji i nauki zobowiązany jest do ogłaszania kierunków polityki państwa w zakresie edukacji każdego roku. Jest to wymóg ustawowy i też z tego wymogu można tylko się wywiązać wtedy, kiedy w zakresie realizacji podstawy programowej minister edukacji i nauki ma nie tylko możliwość wpływania na podstawę programową, ale również nadzorowania, kontrolowania, czy szkoły, które podlegają nadzorowi pod względem merytorycznym ze strony ministra edukacji i kuratorium, rzeczywiście ten program, ta podstawa programowa jest realizowana, a więc w tym zakresie również to dotyczy działalności organizacji pozarządowych na terenie szkoły. Tu wcale nie ograniczamy w żaden sposób działalności organizacji pozarządowych poza terenem szkoły. One wtedy mogą funkcjonować, mogą dowolnie też bardzo proszę, Marek Balt, ostatnie zdanie do tego tematu i idziemy dalej. Panie ministrze, jeśli chcecie mieć wpływ pełny na szkoły, to dajcie 100% subwencji, żeby samorządy nie musiały dopłacać po 30% do subwencji. Dajcie 100% na remonty szkół, bo to samorządy utrzymują, remontują i budują szkoły. Nie dajecie pieniędzy na edukację wystarczającej ilości, a chcecie mieć 100% wpływu na edukację. Ja słyszałem wypowiedź wicemarszałka Terleckiego, który mówi, że trzeba tak edukować młodzież, żeby głosowała na PiS, bo wtedy będą patriotami. No ja obawiam się takich standardów, bo już mieliśmy do czynienia z takimi standardami i one nie są ostatnie dobre dla ostatnie Polski. Słowo, dosłownie ostatnie słowo do tego tematu. Absurdalnym twierdzeniem jest, że samorządy do czegokolwiek dopłacają. Samorządy są najbliżej obywateli i samorządom bardzo mocno zależy na tym, aby poziom edukacji był jak najdoskonalszy. Dziękuję bardzo panom za te komentarze do tego tematu. My przechodzimy właśnie do tego...
niełatwego na pewno tematu. Polska i Unia Europejska to jest od długiego, długiego już czasu niekończący się film. Być może trzeba będzie wypowiedzieć pakiet klimatyczno-energetyczny, jeśli partnerzy w Unii Europejskiej pozostaną głusi na nasze argumenty, mówił wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał również, że ceny gazu nie wynikają z polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości, a wynikają z polityki prowadzonej przez Unię Europejską. Do tego również dopytywany, czy tak, jak na przykład przekonuje Zbigniew Ziobro, Polska powinna wypowiedzieć ten pakiet, powiedział, że być może będzie trzeba to rzeczywiście zrobić. Nie mamy pana europosła Marka Balta. Mam nadzieję, że za chwilę do nas dołączy. Już jestem. Panie pośle, to teraz zaczynam od pana. Bardzo cieszę się, że pan do nas wrócił. Co dalej z pakietem klimatycznym, energetyczno-klimatycznym? No tutaj jednak pojawiają się pewne wątpliwości. No mamy problem z Unią Europejską i zamiast korzystać z największych pieniędzy, jakie w historii popłynęłyby do Polski, to niestety mamy konflikt z kimś, kto te pieniądze przeznaczył na rozwój Polski ze względu na polityczne decyzje dzisiaj większości rządzącej Polską. Spór o KRS, złe decyzje środowiskowe, które zostały wydane przy przedłużaniu pozwoleń na pracę dla kopalni Turów. Brak odpowiednich negocjacji z Czechami doprowadził do konfliktów, za które będziemy płacili setki milionów i przez które nie otrzymujemy, mamy wstrzymane środki płatności z Unii Europejskiej. Ja wielokrotnie w rozmowach i w dyskusjach w mediach mówiłem o tym, że zagrożenie takie istnieje. Z drugiej strony od polityków Prawa i Sprawiedliwości słyszałem zapewnienia, że nic takiego nie będzie, że setki milionów do Polski popłyną. Nawet były billboardy w Polsce rozwieszone, ile to Prawo i Sprawiedliwość dla Polski załatwiło pieniędzy, ale tych pieniędzy nie ma, a jeszcze stracimy pieniądze z perspektywy budżetowej, które powinny popłynąć do Polski na rozwój i na rozwój polskiego przemysłu, polskiej gospodarki. To bardzo przykra sytuacja i tutaj Prawo i Sprawiedliwość musi zrobić porządek w swojej kadencji. Ale pytanie jak? I to jest pytanie do pana profesora. Bo dzisiaj pan Ziobro i jego koledzy machają Prawem i Sprawiedliwością w lewo, w prawo. Słyszeliśmy z ust pana premiera Morawieckiego i pana wicepremiera Kaczyńskiego, że KRS trzeba zlikwidować, że reforma sprawiedliwości się nie udała. No ale już mijają kolejne miesiące, pieniądze do Polski nie płyną i straty dla Polski są olbrzymie. I tutaj przecinek, pan profesor Włodzimierz Bernacki, panie ministrze. Panie ministrze, w jaki sposób chcemy wyjść z tej trudnej sytuacji, jeśli chodzi na przykład o kopalnię Turów? No przede wszystkim chcę bardzo mocno podkreślić, że te działania, które podejmowane są ze strony Unii Europejskiej, są to działania pozatraktatowe, są to działania czysto polityczne. Jeśli chodzi o to, co związane jest z kwestią tak zwanej ekologii, czyli przypomnę, Nowy Zielony Ład i te propozycje, które były złożone jeszcze 2 lata temu, były rzeczywiście dla Polski, dla Polaków mogły się wydawać atrakcyjne, ale w momencie, kiedy ten projekt Nowego Zielonego Ładu przekształcił się w tak zwany Fit for 55 Hansa Timmermansa, to stało się to rzeczywiście zagrożeniem dla tych państw, które systemy energetyczne są, powiedziałbym, oparte przede wszystkim na tradycyjnych paliwach kopalnych. To nie może być zaakceptowane przez stronę polską. No i tym samym dochodzimy do sytuacji, w której ta wspólnota, która miała być wspólnotą przede wszystkim gospodarczą, wspólnotą realizacji interesów ekonomicznych, surowcowych, energetycznych, przypomnę wspólnota węgla i stali, takie miało założenia, nagle przekształciło się w instytucję czysto polityczną. Ja przypomnę, że Ministerstwo Edukacji i Nauki, tu mam wielką prośbę do pana posła Balta, przygotowało projekty dotyczące chociażby termomodernizacji szkół w ramach Krajowego Planu Odbudowy, czyli Europejskiego Planu Odbudowy. Ostatnim zdaniu, panowie. Niestety ze względów czysto politycznych, czysto ideologicznych ten projekt nie jest... Ostatnia minuta i ostatnie zdanie, Marek Balt, panie pośle. No,
poziom negocjacyjny polskiego rządu dzisiaj na arenie międzynarodowym, jest bardzo słaby. Nie mamy wsparcia z żadnej strony i prowadzimy wojny i mamy konflikty dookoła ze wszystkimi. To jest poważny problem, z którym obecna większość rządząca sobie nie potrafi poradzić. Zamiast korzystać ze środków z Unii, które w największym wymiarze by wspierały polski rozwój, no niestety prowadzimy dziwne wojny tylko dlatego, że komuś ubzdurało się zrobić reformę, która trwa 7 lat i nie przyniosła żadnych skutków, a właściwie przyniosła skutki, bo w sądach sprawy toczą się dłużej. I na pan minister na koniec. Dłużej. No przede wszystkim, szanowni państwo, przypomnę tutaj, że jeśli chodzi o sytuację polityczną, układankę polityczną w Parlamencie Europejskim i w Komisji Europejskiej, to rolę rozstrzygającą ma Europejska Partia Ludowa i tym samym Donald Tusk, który rzeczywiście postawił sobie za punkt główny najpierw wykluczenie Fideszu z Europejskiej Partii Ludowej, a później rzeczywiście czynienie wszystkiego tego, aby osłabić pozycję Polski w tej przestrzeni zarówno Komisji Europejskiej, jak i Parlamentu Europejskiego. Ja mam wielką nadzieję, że przyjdzie jednak opamiętanie, jeśli chodzi o polityków opozycji w Parlamencie Europejskim i podejmą działania na rzecz rzeczywiście Polaków i państwa polskiego. I dziękuję panu bardzo za spotkanie. Dziękuję panu za te komentarze. Państwa i moimi gośćmi byli pan profesor Włodzimierz Bernacki, wiceminister edukacji i nauki, a także europoseł Marek Balt, socjaliści i demokraci. Dziękuję bardzo panom za spotkanie, za te komentarze. Już za chwilę na antenie Telewizji Republika propozycje filmowe. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Do zobaczenia.